Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was piękny wzorek na druty czy na drutach. Tak wygląda. Mam na żółtej nitce, ale mam nadzieję, że to będzie widać. I teraz chciałabym ten wzór Wam pokazać na białej nitce, ponieważ ta żółta jest bardzo cieniutka i możliwe, że nie będzie dobrze widać. On się składa z prawych i lewych oczek i tylko coś się będzie działo w tych prawych oczkach. W lewe będzie się przerabiało normalnie. Pokazuję dla początkujących. Nabieram troszeczkę nitki przez dwa palce. Troszeczkę rozszerzam. Biorę dwa druty. Od góry ciągnę do dołu. Pod kciuka. Tutaj za nitkę, gdzie wskazujący palec. I tą samą drogą jakby wracam. Mam zawsze dwa oczka za pierwszym razem. Teraz znowu raz, dwa, trzy. I mam jedno oczko. Raz, dwa, trzy. I mam następne. I tak robimy naszą dowolną ilość oczek. Ściągam pierwszy, ściągam drut i pierwsze oczko ściągam, zawsze nie przerabiam i robię pierwszy rząd tylko i wyłącznie prawe oczka. To znaczy wbijam się w oczko, za nitkę, nitka z tej strony druta, przeciągam, ściągam w oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam. To są tak zwane prawe oczka. I ostatnie prawe. A więc mamy tą podstawę teraz, same prawe oczka. Po lewej stronie, tej drugiej, po tej lewej stronie wygląda już tak, jakby te lewe oczka. Przekładam pierwszą nitkę. Przekładam nitkę i tą pierwsze oczko ściągam. I po tej drugiej stronie, jakby ten drugi rząd, robię oczka lewe, to znaczy wbijam się w oczko, za nitkę, nitka przed drutem i ściągam. Jeszcze raz pokażę. Przekładam, kładę jakby na oczko nitkę, wbijam się w oczko, za nitkę i ściągam. W oczko, za nitkę, ściągam. To są tak zwane lewe oczka. Jak zrobić prawe, lewe oczka, macie już na moim kanale, podam Wam link. I ostatnie oczko u mnie zawsze jest prawe. I przerabiam jako prawe. Przekładam na tą stronę. To jest, i to będzie już trzeci rząd. I znowu przekładam nitkę. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam. I po tej stronie, tak to już wygląda, robię same oczka znowu prawe. Wbijam się za oczko, ściągam. Wbijam się za oczko, ściągam. Tak robię ten cały rząd do końca. Tak to już wygląda. Lewe oczka wszystko jakby. I teraz robimy prawe, lewe oczka. Przekładamy nitkę i ściągamy. To jest to pierwsze oczko. I proszę zobaczyć, tu mamy same lewe oczka. I teraz musimy zrobić prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, cały rząd. Mamy lewe. A więc wbijamy się w pierwsze oczko poniżej oczka w tą dziurkę. Wbijamy się za nitkę, przeciągamy i ściągamy z tym oczkiem. I to wszystko. A lewe przekładamy, wbijamy się w oczko i robimy lewe. I znowu robimy następne, będzie po lewym prawe. Wbijamy się tutaj w tą dziurkę, za nitkę, ściągamy razem z tym oczkiem. Widzicie? Tak to wygląda. Lewe, wbijamy się w oczko,
przekładamy lewe. Następne będzie prawe. Widzicie, tutaj jest jakby poniżej tego oczka, taka dziurka. To się tutaj wbijamy, za nitkę przyciągamy, robimy prawe oczko, a to ściągamy. Lewe, normalnie. I tak robimy ten cały nasz rząd do końca. Tak to już wygląda. I teraz jakby zaczynamy na nowo ten następny wzór robić. Pierwszą nitkę przekładamy, ściągamy. I cały rząd robimy te oczka tylko i wyłącznie prawe. Wbijamy się w oczko, za nitkę ściągamy, prawe oczko, wbijamy się w prawe, za nitkę ściągamy. Mamy lewe, wbijamy się w oczko, za nitkę ściągamy. Nitka zawsze po tej stronie. W oczko, za nitkę ściągamy, mamy lewe oczko, w oczko, za nitkę ściągamy. Przekładamy na drugą stronę. Teraz robimy już trzeci rząd. Nitkę przekładamy, ściągamy i mamy oczka prawe. A więc robimy oczka prawe. Wbijamy się w nitkę, przeciągamy, ściągamy. Wbijamy się w oczko, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. W oczko, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. Tak to już wygląda. Mamy już jakby te trzy rzędy zrobione. I teraz znowu na drugą stronę. Jakby po tej lewej stronie robimy te prawe, lewe oczka. Pierwsze oczko przekładamy ze względu na ten ładny tutaj brzeg. Przynajmniej ja przekładam i ściągam, nie przerabiam. Mamy wszystkie lewe oczka i robimy teraz znowu oczko pierwsze. Prawe, lewe, tak do końca. Prawe oczko robimy z lewego. Widzicie, tu jest ta dziurka. Wbijamy się poniżej tego oczka, za nitkę, przeciągamy, ściągamy z tym całym oczkiem. A lewe, wbijamy się za oczko, przeciągamy, ściągamy normalnie. Mamy następne oczko, musi być już prawe po lewym. Wbijamy się za oczko, ściągamy. Lewe, normalnie. I tak robimy już ten cały wzorek w tej jakby całej robótce. Czyli wzór się składa z czterech rzędów i dopiero w tym czwartym rzędzie robimy te oczka prawe, lewe i te prawe jakby robimy z lewego. I to jest jakby ta cała filozofia tego wzoru. To jest po lewej stronie, a to jest ta prawa strona. Proszę zobaczyć, jak luźnie, fajnie tu wygląda. Bardzo przyjemny wzór. Bardzo szybko się robi. Robótka bardzo szybko przyrasta. Wzór nadaje się na różnego rodzaju robótki dla pań, dla dzieci. Robię jakby podstawę już następnego wzoru i robię te wszystkie oczka już znowu prawe. Po tej prawej stronie. Jeżeli Wam się wzorek spodoba, to oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Pierwszy rząd przerobiłam prawe, przekładam nitkę, a więc ten drugi już rząd robię znowu lewe. No, przekładam nitkę, ściągam i robię trzeci rząd, same oczka prawe. To będzie się wszystko powtarzało jakby cały czas tak samo. I ostatnie. Prawe przerabiam, za to pierwsze ściągam, nie przerabiam. To dla początkujących powtarzam nieraz parę razy. Ściągam. Teraz jestem już po lewej stronie i trzy rzędy mam zrobione. Znowu zaczynam robić ten czwarty oczka prawo-lewe i tylko w tym
prawym oczku będzie się coś działo, to znaczy wbijam się tu, w to oczko, poniżej tego i za nitkę przyciągam i to już jest prawe oczko ściągnięte wszystko. Lewe przekładam, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. Prawe znowu wbijam się, za nitkę ściągam. Lewe przekładam i ściągam. I proszę zobaczyć już po tej stronie, jak to ładnie wygląda ten wzorek. Tu macie na tej białej nitce, a tutaj macie, proszę zobaczyć, na nitce żółtej i cieńsza, druty grubsze, a więc tak wygląda również luźny ażur. A więc pamiętamy, że robimy tą podstawę tego wzoru i zawsze oczka robimy po tej lewej stronie. Z tych wszystkich lewych oczek robimy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. I tutaj macie porównanie teraz, czy żółta, czy biała. Wam się spodoba, je rozróżnicie. I zapraszam oczywiście do robótkowania ze mną na moim kanale. Zapraszam.